Jako dziecko nie miałem wizji. One zaczęły się w wieku 27 lat. Pierwsza moja wizja była niezwykła. Leżałem, nie mogłem zasnąć. Pamiętam, byłem tak wkurzony, że nie mogę zasnąć. To się jedno drugie napędzało i przez to nie mogłem zasnąć, że aż byłem spocony. I nagle do głowy wpadło mi, tego się nie słyszy. To tak jakby rozumie się słowa. Nabierz wody, jutro nie będzie wody. Uważałem, że to jest odruch nerwicowy jakiś we mnie. I odrzuciłem to w myśl, jakaś bzdura. No to... I nagle pokazał mi się obraz, tak, pach, jak widokówka, kolorowy. Jest koło parku w Człuchowie, tam gdzie mieszkam, na szosie wykop duży, trzech robotników coś tam robi i stoi obok tego wykopu duża żółta koparka. I po krótkim czasie zasnąłem. Kiedy się obudziłem, piąta rano, pierwsze co zrobiłem, kran, jest woda. Myślę sobie, Jackowski, jest z tobą źle, musisz brać jakieś leki na uspokojenie. I poszedłem do pracy. Kiedy wróciłem z pracy o 15, żona mi mówi, że nie ugotowała obiadu, ponieważ jak się obudziła o 8 rano, tak wody nie ma do tej pory. Ja nic innego, tylko wybiegłem, mieszkałem w kamienicy, wybiegłem. W to miejsce miałem ze 150 metrów. Z daleka już widzę tą żółtą koparkę, wykop w tym miejscu i trzech robotników. Stałem tam z godzinę i nie mogłem uwierzyć. Byłem zafascynowany, przerażony. Stałem i uważałem, że to jest coś mojego. Że ja to wczoraj to widziałem, a rano się to stało. To była pierwsza wizja.